Cmentarz na Rosie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. W skład zespołu cmentarnego wchodzi Stara Rosa, Nowa Rosa, cmentarz wojskowy, a także mauzoleum Matka i Serce Syna, gdzie znajduje się grób Marii z Bilewiczów-Piłsudskiej oraz miejsce pochówku urny z sercem Józefa Piłsudskiego. Kościół świętego Piotra i Pawła jest wyjątkowy przede wszystkim ze względu na bogato zdobione wnętrze. Na wspaniałą dekorację świątyni składa się około 2000 figur, kompozycji ornamentalnych o tematyce historycznej, biblijnej, mitologicznej oraz freski z drugiej połowy XVII wieku. Figury oraz ornamenty ze stiuku tworzyli włoscy artyści. Gra światła i cienia sprawia, że dekoracja żyje i jest niejako w ciągłym ruchu. Szczególną uwagę przykuwa ambona w kształcie łodzi Piotrowej, wykonana na początku XIX wieku oraz wiszący pod kopułą oryginalny kryształowy żyrandol w kształcie łodzi żaglowej. Na górze Trzykrzyskiej, zwanej również Łysą, wznosił się w średniowieczu krzywy zamek. W 1390 roku został on zajęty i spalony przez zakon krzyżacki. Zamek nie został w późniejszych latach odbudowany, lecz na jego miejscu pojawił się pomnik Trzech Krzyży. Źródła historyczne podają też, że trzy drewniane krzyże stały na Łysej Górze już w 1936 roku. Krzyże te według legendy miały upamiętniać męczeńską śmierć trzech franciszkanów. Inne źródła donoszą, że krzyże zostały postawione, by upamiętniać nadanie praw magdeburskich miastu. Katedra Wileńska jest nie tylko jednym z najpiękniejszych dzieł architektonicznych stylu klasycystycznego stolicy Litwy, to również istotne dziedzictwo historyczne stojące w samym centrum Wilna.
Wewnątrz bazyliki, po prawej stronie ołtarza, znajduje się kaplica świętego Kazimierza, patrona Litwy oraz niegdyś Rzeczpospolitej obojga narodów. Jest to arcydzieło wczesnego baroku, zdobione freskami pędzla Michała Anioła Paloniego. Kaplica powstała w 1636 roku po ogłoszeniu Kazimierza świętym, a w jej wnętrzu zostały złożone szczątki doczesne królewicza. W 1692 roku, po okupacji rosyjskiej, kaplica została odrestaurowana i od tamtego czasu pozostaje w niezmienionym stanie. W 1993 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii odwiedził Litwę. Na pamiątkę pielgrzymki Jana Pawła II na Litwę została powieszona tablica upamiętniająca tę wizytę. Muzeum Adama Mickiewicza przy Zaułku Bernardyńskim znajduje się w tym samym budynku, w którym poeta mieszkał w 1822 roku. W pokoju wynajętym u doktora Rzyckiego napisał jedno ze swych najsłynniejszych dzieł – poemat Grażyna. Ulica Literacka to jedna z najpiękniejszych uliczek Starego Miasta, przy której mieszkał Adam Mickiewicz. Swoją nazwę ulica uzyskała nie na cześć wielkiego wieszcza, lecz dzięki licznym małym księgarniom, które mieściły się tu na przełomie XIX i XX wieku. Na tej ulicy upamiętnia się literatów, tłumaczy i inne osoby powiązane z literaturą, wmurowując w ściany różne dzieła artystów. Pałac Prezydencki w Wilnie, dawny Pałac Biskupi, jest oficjalną rezydencją litewskiej głowy państwa, mieszczącą się w obrębie wileńskiej Starówki. Historia obiektu sięga XIV wieku, gdy w miejscu nadanym przez księcia Jagiełłę murowany budynek wystawili wileńscy arcybiskupi. W okresie renesansu gmach wielokrotnie przebudowano i rozbudowywano. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie to niewielka świątynia ukryta wśród ciągu kamienic przy ulicy Dominikańskiej. Obecnie w kościele znajduje się cudowny obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany według wskazówek błogosławionej siostry Faustyny.